Już po treningu właśnie dojechałyśmy do domku. Aria jeszcze śpi w foteliku z tyłu. No i nie było łatwo. Ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Natomiast nie, no to jest super uczucie wrócić do aktywności fizycznej. Ciało jednak jest stworzone do ruchu. Moje zwłaszcza. Więc, o Jezu. Nie było łatwo, ale z drugiej strony mam taką ulgę, że już zaczęłam te treningi i nie zamierzam odpuszczać, więc jedziemy z tym. Mamuśki, dajcie znać, jak u Was początek roku. Teraz jeszcze wyszłyśmy na spacerek. Aria zdecydowanie ma dłuższe, lepsze i takie głębsze drzemki, jak jesteśmy na spacerze, niż w domku. No i chyba dopiero teraz mi się zaczynają udzielać endorfiny potreningowe, bo czuję taką wewnętrzną ekscytację, jak sobie rozmyślam na różne tematy i w ogóle jak sobie myślę o tym roku, bo dużo się będzie działo i chociażby w tym tygodniu, jutro mam właśnie metamorfozę włosów, o której Wam opowiadałam, i w weekend wyjeżdżamy w góry, więc nie mogę się doczekać. I taką mam refleksję, że powoli chyba wracam do siebie, bo jednak pierwsze miesiące po porodzie, no to byłam taka bardzo oddana Arii, Aria całym światem. Teraz też oczywiście, ale jednak już wynajduję czas dla siebie. Może też dlatego, że po prostu Aria jest troszeczkę większa.